Cześć kochani, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Karolina Myśliwiec i zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym pokażę Wam produkty, jakie dostaniecie w drogerii ekobiedzej, które można kupić za przysłowiowe grosze, żeby się tak naprawdę nie wycyckać z pieniędzmi przed tymi świętami, a móc kogoś bliskiego obdarować czymś pięknym, czymś pożytecznym, czymś ładnie pachnącym, czymś potrzebnym. Chciałam Wam pokazać moich 7 propozycji na prezent, które możecie podarować swoim bliskim. Mówię tutaj o mamie, przyjaciółce, mężowi, koledze z pracy, po prostu różnorodnie, a nawet Waszej babci. Więc dobra, może przejdźmy po kolei. Pierwszy zestaw, jaki skomponowałam, jest to zestaw, który bym dedykowała dla każdej kobiety, która się maluje, ale również dla dziewczyny, która dopiero zaczyna przygodę z makijażem, czyli dla nastolatki, dla swojej córki, chrześnicy, koleżanki. Już Wam pokazuję, co takiego wybrałam. To jest moja pierwsza propozycja prezentu, a mianowicie pierwsze jest to zestaw pędzli, który każdej kobiecie, szczególnie tej, która zaczyna przygodę z makijażem i jeszcze tak naprawdę nie wie, co jest jej do tego makijażu potrzebne, taki zestaw się przyda. Są to małe pędzle, które też się fajnie sprawdzą w podróży, więc też można brać to pod uwagę, kupując komuś. Mam taki zestaw pędzli, ja sobie wybrałam właśnie taki złoty i czarny taki marmurek. No i do tego dorzuciłabym z firmy Donegal taki fantastyczny zestaw, uważam, że jest świetny. Mamy tutaj dwie gąbki, zestaw dwóch gąbek do makijażu i dodatkowo taki piękny, nawet nie wiem jak to nazwać, taki stojak, chyba się to nawet to tak nazywa. Stojak na gąbki do makijażu, taki stojak, który pięknie wygląda na toaletce i można w niego właśnie taką czystą gąbkę postawić. Nawet może sobie schnąć po myciu w takim fajnym właśnie stojaku. Więc myślę, że taki prezent jest całkiem ładny, przyjemny. Ja bym się osobiście z takiego ucieszyła. To jest moja pierwsza propozycja. Może pójdę najpierw w stronę kobiet, potem przejdziemy do mężczyzn. Dobra. Kobiety. Idziemy dalej w kobiety, no to dbanie o siebie to nasza, jednak domena nasza. Ja tutaj wyciągnę, żeby ładniej zaprezentować. Wybrałam szczotkę do włosów i szczoteczkę do mycia twarzy. Myślę, że to też bardzo fajny zestaw. Ja osobiście poza jedną Olivią Garden, którą stosuję, jest to moja ulubiona szczotka, a ona kosztuje grosze i jeżeli śledzicie mnie na moim kanale, to wiecie doskonale, że od lat się czeszę tymi szczotkami i jestem zachwycona. Pięknie rozczesuję moje gęste włosy. No i nie jedna z Was będzie zadowolona z tej szczotki, a kosztuje jakieś, nie wiem, 12 zł maksymalnie. Więc szczotka do włosów, o taka, ona ma taki specyficzny kształt i jest dość spora, więc się nada dla osób z długimi włosami. I dodatkowo dorzuciłabym, a może to dodatkowo, a to byłoby głównym prezentem, taka soniczna szczoteczka do mycia twarzy. Ona jest po pierwsze silikonowa, po drugie jest zasilana na USB, co też jest fajne, bo ją podładowujemy i jest po prostu gotowa do użycia. No i wygląda tak elegancko, no same zobaczcie, nie wiem jak Wam pokazać, żeby tu się nic nie odbijało. O, może w ten sposób. Jest taka dosyć elegancka, w fajnym opakowaniu, więc łatwo będzie zawinąć w papier, przewiązać wstączką i komuś wręczyć. Więc to jest moja druga propozycja prezentu dla kobiety. Teraz już pójdę w tą taką, nie chcę mówić starszą, bo to nieładnie, dla kobiet bardziej dojrzałych, czyli takich jak moja babcia, moja teściowa, no już może tutaj przegięłam, bardziej jak moja mama i moja teściowa, no ale babcia też by się ucieszyła, czemu nie? Jest to przepięknie wyglądający, elegancki zestaw z firmy L'Oréal. To jest moja kolejna propozycja prezentu. Wygląda naprawdę, już wygląda pięknie. Złota kokarda, czerwona kokarda i wystarczy, nie trzeba go w ogóle pakować. No i w tym zestawie mamy 3 produkty. Mamy przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na dzień 60+. Mamy przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący pod oczy 60+. Oraz odbudowującą, nawilżającą maskę w płachcie. Wszystko jest dedykowane właśnie dla wieku powyżej 60 roku życia. No i o, proszę, możecie też tutaj zobaczyć, jak to wygląda krem pod oczy oraz maska. Zestaw prezentuje się pięknie, dla mnie to jest taki świąteczny budynek ozdobiony prezentami. Pielęgnacja dobra dla Ciebie, ponieważ jesteś tego warta. Myślę, że nie jedna właśnie kobieta w dojrzałym wieku ucieszy się z takiego zestawu prezentowego, więc to moja trzecia propozycja. Kolejna propozycja jest to propozycja
dla siostry, przyjaciółki, nawet koleżanki z pracy, zestaw masek. Dla każdej kobiety, która lubi dbać o siebie, będzie to coś fantastycznego. Mamy tu 7 maseczek dedykowanych jakby na każdy dzień tygodnia. Oczywiście możemy używać jedną w tygodniu. Mamy tutaj maski w płachcie, 7 koreańskich masek w płachcie na każdy dzień tygodnia. Tak jest dokładnie napisane. No i mamy tak, kojąco oczyszczającą maskę, mamy nawilżającą maskę z kwasem hialuronowym, łagodzącą, mamy łagodzącą z ekstraktem z aloesu, odżywczo odmładzającą z ekstraktem z awokado, odmładzającą maskę w płachcie z kolagenem oraz rozświetlającą na końcu z ekstraktem z ryżu. Zestaw prezentuje się super, łatwo też obwinąć to w papier, przywiązać wstążkę. Piękny, niezobowiązujący, niedrogi, a efektowny prezent dla każdej kobiety. Ja bym się tam ucieszyła znowu. Zresztą ze wszystkiego tutaj bym się ucieszyła, dlatego to Wam pokazuję, bo sama to wybrałam. To jest coś, co ja na pewno wręczę mojej mamie, bo moja mama kocha kosmetyki z The Ordinary, uwielbia. I też za moją zasługą pierwszy raz spróbowała i jest oczarowana. No i tym razem zdecydowałam się na zestaw. Są tutaj 3 produkty. No i już teraz konkretnie, słuchajcie, mamy tutaj takie 3 sera do twarzy. 3 sera pojemności 30 ml, więc myślę, że całkiem spoko. I jest to taka codzienna rutyna tak naprawdę. Mamy tutaj 3 produkty. Produkty dokładnie opisane, jak stosować. Pierwszy produkt 4-5 kropli rano na oczyszczoną twarz. Potem mamy ten kwas hialuronowy, znowu 4-5 kropli na oczyszczoną twarz, dokładnie wmasować przed nałożeniem kolejnego produktu, odczekać, żeby wyschło. I ostatni produkt z kofeiną nakładamy wieczorem, celem zapobiegnięcia odwodnienia skóry. Więc naprawdę bardzo fajne 3 produkty umiejscowione w jednym pudełku prezentowym, co wygląda ładnie, to wygląda tak profesjonalnie, aptecznie, tak bym określiła ten zestaw. No i tak samo jak ja mówię, moja mama to zachwala, więc ja polecam to Wam. No dobra, ale kobiety kobietami, też od razu trzeba stwierdzić, że jednak kobietom jest o wiele łatwiej zrobić prezent, nawet w takiej właśnie drogerii kosmetycznej. Bo czy kupimy rzeczy do włosów, do twarzy, do ciała, po prostu nie ma z kobietami problemu najmniejszego, żeby zrobić im prezent. Od tych najmłodszych do tych najstarszych. Natomiast mężczyznom jest zawsze taka zagwózdka, ja przynajmniej tak mam, że albo jest to coś konkretnego, mega drogiego, a ja chciałabym kupić jakiś niedrogi drobiazg, to już zaczyna się problem. Więc ja się tutaj troszkę pozastanawiałam i wybrałam takie 3 drobiazgi, które mogłabym podarować mężczyznom w mojej rodzinie, no i polecić tym samym, jakby podpowiedzieć coś. Jest to zapach, ale to zapach konkretny, poza zapachami Bruno Banani, które też Wam oczywiście polecam i też Wy kobiecej dostaniecie, jest to zapach mega uniwersalny, jest to zapach, który stosował mój mąż, kiedy był bardzo młody, czyli takim był nastolatkiem, jest to zapach, który podoba się mojemu tacie, jest to zapach, który kiedyś podarowałam mojemu dziadkowi i również się mu podobał, więc mega uniwersalny. Ale wiecie co, no jakby nie bez powodu, mówię tutaj o Maxie, Max, ten kolor czarny, forever, classic, never boring, no i coś w tym jest, to jest taki mega klasyczny męski zapach, więc naprawdę spodoba się większości mężczyznom, więc w ciemno możecie to kupować, no i to jest zapach po pierwsze niedrogi, po drugie fajnie wyglądający, po trzecie naprawdę intensywny i utrzymujący się na tej skórze i mamy tutaj 30 ml. Więc taka moja pierwsza propozycja. Jeżeli idziemy dalej w stronę taką zapachową, bo jednak dla mężczyzn, jeżeli chodzi o właśnie kosmetyki, to chyba najłatwiej w tą stronę, chociaż będę miała jeszcze coś innego Wam do pokazania. Ale jest to typowy zestaw prezentowy, już gotowy tak naprawdę, przepięknie spakowany. Ja bym tutaj dała srebrną wstążkę, albo niebieską, albo granatową. Czerwoną zresztą też, czemu nie? Więc mamy tutaj zestaw z Avon, dedykowany mężczyznom. A w zestawie tym znajdziemy perfumy o pojemności 100 ml, właśnie te Blue, też bardzo popularna seria tych zapachów z Avon, oraz antyperspirant w kulce. Więc mamy 2 produkty bardzo ładnie już gotowe, tak naprawdę do podarowania spakowane. I też młody chłopak, o właśnie, nastolatkowi też jak najbardziej jako pierwszy zapach taki, który może się popsikać. Oraz oczywiście antyperspirant, który się zawsze każdemu mężczyźnie przyda, więc myślę, że fajny zestaw prezentowy. Trzeci zestaw prezentowy jest już dedykowany dla konkretnych mężczyzn, a mianowicie tych, którzy noszą zarost, lubią swój zarost. A takich mężczyzn jest coraz więcej. Przyjrzyjcie się na ulicach,
czy w waszych domach. Mój mąż nie cierpi u siebie z zarostem, dzisiaj nosi brodę i wąs, mój tata nosi brodę i wąs, mój dziadek nosi wąs, więc jakby mężczyźni w mojej rodzinie idą w tą stronę właśnie utrzymywania zarostu. No i teraz dla wszystkich brodaczy i wąsaczy polecam taki zestaw, ja po prostu sobie go skomponowałam. Mamy tutaj tak, odżywkę do pielęgnacji brody, szampon do mycia brody oraz olejek do pielęgnacji brody. Nieładnie, Karolina. Więc mamy produkty, które są typowo przystosowane do pielęgnacji brody, do dbania o tą właśnie piękną, męską część naszych mężczyzn, jaką jest zarost. No bo nie każdy mężczyzna o to dba. Przyznajcie szczerze, myją twarz, jeżeli w ogóle ją myją jakimkolwiek żelem i tyle, wychodzą. My kobiety musimy zadbać o to, żeby oni stosowali więcej produktów. Ja przynajmniej tak mam. No i w tym roku zadbam o mojego męża, bo z przyjemnością dorzucę mu do prezentu właśnie taki zestaw prezentowy w formie produktów do dbania o swój zarost. Bardzo fajnie wyglądają też, zobaczcie, tak mega męsko właśnie. Bardzo ładnie będzie się prezentowało to właśnie na umywalce, czy na przy wannie, czy no nie przy toaletce, przy wannie. Dokładnie, u mnie to będzie stało przy wannie. Więc takie produkty, szampon, odżywka oraz olejek do pielęgnacji brody. I to wszystko, kochani, to moje propozycje, jak niedrogo zrobić prezent bliskim w drogerii Ekobieca. Odsyłam Was do zakupów. No i co? Cieszcie się tym okresem, róbcie prezenty, bo to raduje niesamowicie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!